Na pewno nie będzie to ładniejsze. Dostawa ciepłej wody. To jak długo mamy, że tak powiem, to wyjaśnić ten temat od strony technologicznej? Ja nie znam w tej chwili systemu, który naprawdę na sieci długości, nie wiem, 2 km od mówię o odległości, dokładnie rozprowadza ciepłą wodę. Nie ma takich systemów w tej chwili. To jest u źródła, w sensie bliskości bezpośredniej bloków, blokowisk, części bloków. Trzeba praktycznie budować 3 źródła. Na ulicy Spacerowej, gdzieś tutaj w okolicach Partyzanckiej, być może na ulicy Topolowej. Pytanie, kto ma to jakby wykonać w tym momencie. Ja nie widzę tu żadnej i woli, powiem szczerze też, bo ja też nawoływałem Państwa, zróbmy takie zestawienie osób, które korzystają się z ciepłej wody w oparciu o elektryczność, co nie jest na pewno tanie, które byłyby naprawdę tym zainteresowane, które nie mają wprost bojlerów. I to takie moje nawoływania miały miejsce lat temu ileś i bez żadnego jakiegoś efektu, tylko zostało tak jak zostało. W tej chwili operujemy jakby z ciepłem i te dostawy są w tej chwili, no, są pewne plany kolejne, o których będę być może mówił dzisiaj na tej sesji, dotyczące przedsiębiorstwa z rozbudową linii. Ale naprawdę, czy dzisiaj możemy o tym mówić? Wydaje się, że nie do końca. Też nie ukrywam tego, brakuje mi woli zaangażowania spółdzielni, niektórych wspólnot mieszkaniowych w tej sprawie, bo te sprawy można zupełnie inaczej rozwiązywać. Co do projektu budżetu, no, proszę Państwa, ja tak kilka ogólnych stwierdzeń. Tam wielu rzeczy nie ma, to nie jest tylko zauważyć w tej chwili, jakie inwestycje są wakujące. I to zauważyła słusznie komisja rewizyjna i Państwo ze swoich wnioskach też to dostrzegacie. No z tym, że trzeba sobie zdać sprawę, no przede wszystkim z tej rzeczywistości. Ja bym, jak wspomniałem, tych inwestycji mógł wypisać jeszcze potrzebnych wiele. Tylko dzisiaj po prostu kroimy ten budżet na miarę naszych możliwości przede wszystkim i na miarę nowych uwarunkowań prawnych, bo to jest trudne, to co do Państwa będę w tej chwili mówił. Nowa konstrukcja budżetu, nowa zmiana ustawy o finansach publicznych przede wszystkim nie daje możliwości się dalszego zadłużania wszystkim samorządom. No i są jakby dwie grupy zachowań preferowanych przez samorządy. Jedne zmuszone już zaciągniętymi zobowiązaniami, muszą właściwie 3 grupy zachowań. Jedne zmuszone wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami. Jest naprawdę bardzo wiele takich samorządów. To jest, można powiedzieć, pół Polski niemalże. Musi z racji obowiązujących nowych uwarunkowań prawnych, nowych wskaźników, rolować te swoje kredyty, przesuwać je w prognozie, rozciągać prognozę na niebotycznych odległości czasowych. To są lata 30, 40 naszego wieku. Mam takie samorządy, które mają prognozę finansową tak odległą w czasie, bo przepis artykułu 243 nie daje możliwości ułożenia budżetu. No i tak ci wójtowie, burmistrzowie, prezydenci sobie te budżety w tej chwili kroją. Może dla nich jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo przy okazji dobierają kolejne kredyty i te kredyty sobie uwalniają najlepiej ten rok wyborczy i robią wiele inwestycji w roku wyborczym. To jest pierwsza grupa zachowań. Druga grupa zachowań jest taka, że robią to perfidnie. To samo co ci pierwsi, bo wiedzą, że idą wybory i sobie uwalniają najlepiej ze 2 lata jeszcze, czyli ten 14 i na pewno 15 rok, żeby przeżyć. I rozciągają te kredyty też do jakichś tam nie wiadomo jakich okresów. I trzecią grupę gmin, którą mam nadzieję, że to tak byłoby, chciałbym, żeby tak było przez Państwa postrzegane, to jest budżet, projekt, propozycja budżetu gminy naszej, gdzie po pierwsze formalnie nie mamy konieczności przesuwania tych kredytów, bo wskaźniki, zwłaszcza wskaźnik obsługi długu, jest spełniony, czyli spłacaliśmy około 8% z kawałkiem w stosunku do dochodów rocznie kredytów naszych. Nie musimy tych kredytów rozciągać, bo jesteśmy w stanie
formalnie te kredyty obsługiwać w następnych latach i nie wydłużamy prognozy finansowej na następne jakby lata, czyli ta wieloletnia prognoza zafinansowania nie ma kolejnych rubryk na poszczególne lata. Co oczywiście nie daje nam możliwości tutaj bycia, że tak powiem, pod kątem tych wyborów elastycznym i wpisywania kolejnych inwestycji czy kolejnych zadań, bo się po prostu nie da tego jakby uchwycić. Czyli mamy budżet taki, na jaki nas stać, w którym rzeczywiście są rozpoczęte inwestycje, które kontynuujemy, raptem 3 albo 4, można to jakby też zauważyć, że nie są to wielkie zadania, aczkolwiek no, poniekąd ważne, budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków, kolejnego obiektu przy szkole, mówię tu o Wysołajach, i zakończenie obiektu w Łańcuchowie. Zwracam uwagę Państwu na inną rzecz, też, która być może na tłoku tych informacji, tych materiałów przekazywanych gdzieś Państwu umyka. Nas będzie stać na ramach średniej wieloletniej prognozy finansowej na kolejne inwestycje, nie wiadomo jakiego rodzaju, to jest jakby jeszcze do określenia, w latach następnych. Wydatki majątkowe na poziomie 14 rok, to jest druga tabela, druga strona WF-u, tabela 2.2, 2014 rok 2 800 000, 2015 3 300, 2016 3 600, 2017 2 100. Czyli no, pokazujemy coś, że pewne inwestycje będą realizowane w latach następnych. Co do tej wielkości długu, tutaj na pewno czynię starania od roku. Mam już w tej chwili no niemalże potwierdzenie, że poręczenia, gwarancje z tej tabeli, powiedzmy 2.1.1, na tej drugiej stronie znikną te wielkości. Tutaj nam się te wskaźniki generalnie poprawią, mówię o poręczeniu dla spółki naszej przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Ważną rzeczą też jest to, co jest może niedostrzegalne, ale ja na to patrzę jakby troszeczkę łącznie, to są inwestycje, czy przygotowania do inwestycji przez nasze dwie spółki. Spółka Wodościekowa ma plany dotyczące i budowy kanalizacji w ramach aglomeracji, jest wykonywany projekt, ta inwestycja na pewno ruszy w którymś momencie odpowiednim, że tak powiem, jeśli chodzi o możliwość pozyskania środków, czyli to jest kanalizacja od Wysołej poprzez Jaszczów, Milejów Wieś, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, w jakim zakresie nad tym w tej chwili będziemy pracowali. Wielkość inwestycji trudno w tej chwili wyrokować, jaka to będzie. Myślę, że wartość nie mniejsza niż poprzednie wydatki, tak zapewne będzie. I plan finansowy PGK, który osiąga w tej chwili no powiedzmy optymalne, no dobre wyniki finansowe po dwóch trudnych latach. Projekt planu finansowego to są inwestycje na poziomie blisko 400 tysięcy złotych. Są to generalnie zakupy inwestycyjne w postaci do sprzętowienia, ciągnik, dwa pojazdy do śmieci, jakiś sprzęt, kosiarka, nie do końca wszystko pamiętam, plus piec. Kolejna jednostka, abyśmy próbowali, byśmy mieli możliwość w przyszłości rozwijania sieci. Także patrząc jakby całościowo, no to przedstawię Państwu taki obraz, który nie jest tym razem no, mówiącym o jakikolwiek zapaści, czy generalnie innego rodzaju problemach. Staram się Państwu ten budżet przedstawić no, w miarę rzeczywiście na takie możliwości, na jakie nas dzisiaj stać. To, co jeszcze ważne, chcę powiedzieć, że z racji jakby zasad w tej chwili uchwalania budżetu, no dzwonię, nie mogę mówić. Nie jest możliwa dzisiaj nowelizacja tego budżetu, a taka będzie przewidziana, ponieważ tak wynika z tych przepisów. Gdyby się to odbywało w grudniu, uchwalenie budżetu, moglibyśmy już ten budżet zmieniać, a mamy pewne przesłanki, żeby go zmienić. W tej chwili musimy uchwalić pierwotną wersję tego budżetu. Następnie możemy dokonywać, zwłaszcza w wieloletnim programie finansowym, tutaj zmian.
zmiany będą wynikały jakby ze oszczędności po dwóch przetargach, czy jeden przetarg, drugi jest w tej chwili przygotowywany. Spróbujemy jeszcze tutaj ten ubiegły rok dokładnie rozliczyć, ocenić i być może część propozycji nieuwzględnionych tutaj przez Państwa w tej noweli, o której myślę, że ona będzie miała miejsce w lutym, w marcu, no najpóźniej w marcu, w lutym być może nie zdążymy w tej chwili, no będzie już taki właściwy obraz tego budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze coś chciałbym zabrać głos? Proszę bardzo. Pan Radny Kasprzak, proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Popieram stanowisko tutaj pana wójta, że nie chodzi o tą łatkę. Już dawno mówiłem o tym, że trzeba to rozebrać. Ale niemniej jednak cały czas mówiłem również o tym, że no, trzeba zrobić tą ścieżkę spacerową do rzeki Wieprznej i wykonać nową płatkę. Naprawdę, no. Jaki mamy pomysł wszyscy na Klarów, na most klarowy? Ja, panie wójcie, ja chciałem skończyć małą płatkę, naprawdę nie dużą, tak, żeby osoba mogła sobie swobodnie przejść, mogłaby przeprowadzić rower. Wydaje się, że to nie będzie duża inwestycja. Ułożenie kostki na odcinku, nie wiem ile tam może być, 300 metrów, więcej chyba nie będzie. Dlatego, że naprawdę to jest miejsce spacerowe, z którego do tej pory nie tylko mieszkańcy Milejowa korzystali. I do lasu jechali tędy, i do lasu tędy szli, i na Dębowiec, który był często miejscem spacerowym. A w tej chwili no nie jest, a poza tym ten wygląd tego miejsca w tej chwili to jest w opłakanym stanie. W tej chwili tego nie widać, nie wiem jak to wygląda, bo to śnieg przysypał, ale jak jeszcze śniegu nie było, to tam leży kupa śmieci. Ten teren po prostu, tą ścieżkę trzeba zagospodarować. Tak samo zrobić, mówię, kładkę. Najtańszym kosztem, najtańszy projekt jaki może być, o to tylko, żeby było. I tutaj prosiłbym pana wójta i no podejrzewam, że przyszłych radnych gminy, bo ta rada już tego nie uchwali, nie ma takiej możliwości nawet, żeby to znalazło miejsce przy najbliższej nadarzającej się okazji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Radna Sławic, proszę. Pamiętam, jak na sesji mówiłam o tym, że proponowałam, żeby nie wracać do kładki, bo kładka była wtedy ważna, kiedy były wszystkie mostki, ja pamiętam mała, jak sobie chodziłam do Klarowa mostkami kolejnymi, albo ich cztery. To było piękne, trasa cała. Później kolejno te kładki były rozbierane od strony Klarowa, tam gdzie jest ten przejazd taki już najbliżej mostu, tego Klarku jedna, wcześniej jeszcze tutaj dwie koło Nowickiego i jedna jeszcze wcześniej, co pamiętam, jeszcze pan Katalizą Tomczyk, to zawsze pamiętam, bo byłam mała i widziałam to wszystko. Także to znikło. Natomiast dla mnie to jest ważne. Most na Klarowie. I ja bym prosiła, żeby zrobić mniej więcej, ile kosztują papiery, dokumentacja przygotowana na most i mostek, ile by kosztował. I co jest ważniejsze, bo na pewno każdy mam tu na myśli pana Katalitę i kolejno wszystkich innych, którzy byli radnymi, pytają mnie, Ewa, a co z tym mostem na Klarowie? Dla mnie jest to sprawa priorytetowa. Jedna. Druga. Mówiliśmy o tym, że miała być droga przy oczyszczalni na działki zakładowe. Jeśli ta droga by była robiona, no to pociągnąć jeszcze, mówiłam, kawałek tej ścieżki takiego deptaka, żeby ta droga spełniała jednocześnie drogę spacerową na most Klarowski. Bo mnie się wydaje, że najważniejszy w tej chwili to jest most Klarowski. Jako połączenie nawet i z Zawieprzem. Stąd też mogę się tu nie zgodzić z kolegą Wosiem. W przyszłości, jeśli by były pieniądze i projekt jakiś byłby napisany, że byłyby dodatkowe, że można by było coś takiego zrobić, bo trzeba tam zagospodarować ten cały teren tam na dole przy stadionie, to na pewno bym się też podpisywała oboma rękami, żeby coś takiego zrobić. Ale w tej chwili wiem, że jest nas nie stać. Jeśli byśmy robili ten mostek, to była ogromna fanaberia, bo siedzi tu sołtys Klarowa i by powiedział, co wy sobie wymyślacie, jak tam za most Klarowski chodzić. Więc
No przykro mi, tym bardziej, że ja jeszcze mówiłam o tym, że jeśli mielibyśmy wydać pieniądze na mostek, gdzie chodzi kilka osób, a mają drogę do posesji, to wolałabym te pieniądze przeznaczyć na tą ulicę osiedlowo-wąską, gdzie byłaby to ścieżka do szkoły, żeby w tej szkole nie było nanoszone tyle tego czarnego pyłu z tej drogi, bo tam zawsze żużel był wysypywany i wiecznie dzieci wdychają ten brud i kurz. Mało tego, odciążyć tą ulicę, bo to jest takie wąskie gardło, są wypadki cały czas, że te ulicówki przy szkole powinny być w pierwszym etapie też porobione po to, że dzisiaj zmienił się czas, rodzice podwożą dzieci samochodami, tam jest tak ciasno, że trzeba pomyśleć o jakimś parkingu, to co nawet i pan mój wspominał, jak to zagospodarować, żeby te stare, jeszcze już modernie chyba starsze krzaki, co tam rosną przed szkołą, wreszcie wykopać.